Siema, z tej strony Don, witam was w kolejnym filmie z Pela. Witam was po dość długiej przerwie, była ona spowodowana sesją. No musiałem trochę przysiąść, wiadomo musiałem zaliczyć te przedmioty, ten semestr. Tak więc nie miałem zbytnio czasu na grę. Moja gra ograniczała się tylko i wyłącznie do bicia melejek. Wchodziłem, zbiłem melej, wychodziłem, no i tak w kółko. Wtedy biłem jeszcze melejki z myszą, aktualnie bijemy melej oddzielnie. Ja w swojej gildii, on w swojej gildii, ale to opowiem wam co i jak, co się zmieniło na końcu filmu. Jako że gra ninją nie przypadła mi do gustu, gra ninją na PL-u mi się nie podoba. No wiadomo, ninja jest bardzo mocną postacią, zwłaszcza pod hydro oraz pod melej. Jednakże gra tą klasą na PL-u nie sprawia mi przyjemności. No i postanowiłem, że sprzedam cały ekwipunek z ninży i zrobię sobie drugiego szamana. Najbardziej szkoda mi było zbroi, jednakże zbroja została w gildii, sprzedałem ją koledze. No mam nadzieję, że będzie mu dobrze ona służyć. I tak, nie robiłem nowego szamana, postanowiłem, że przyszykuję mojego buffa. Szamana smoka 116 level, postanowiłem, że przyszykuję go podbicie. Miałem naprawdę dużo roboty z tym. Planowałem bić hydry. Szamanem Hellerem planowałem bić z marmura, a smokiem planowałem bić z buta, przy okazji się bufając. Jeżeli nie wiecie, no to na hydrze musi być jedna postać bez marmura, inaczej wam wszystkie postaci wywali z hydry. No tak po prostu jest. Plan był dobry, gorzej z wykonaniem, ale o tym zaraz. Na szamanie było bardzo dużo rzeczy do roboty. Musiałem cofnąć biologa 9294, chodzi o klejnoty. Było tam wzięte 2 razy HP, musiałem to zmienić na 2 razy wartość. Wiadomo, zmienia się to zwojami dostępnymi w ISie. Fajne jest to, że jeżeli cofnie się 2 biologi na raz, no to można oddawać je w tym samym czasie. Znacznie to przyspieszyło rozwój postaci. Oprócz biologa musiałem cofnąć również statystyki. Jako że było dane full w Vita zamiast full w siłę, no to musiałem to cofnąć. Dałem full siła z ręka oraz int. Vita, wiadomo, HP można nadrobić w dosyć łatwy sposób, ładując HP w na przykład kostium, czy też wkładając jakiś lepszy jadeit granat. I tak, przechodzimy do alchemii. Alchemia. To praktycznie alchemii nie było, była jakaś legendarna matowa bez skazy. Rzuciłem ją tam tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ ta postać średnio dawała radę w lesie, gdy ją expiłem do 115 levela. Tak więc no tylko i wyłącznie dlatego ta alchemia była na tej postaci. Póki co wymieniłem ją na mityczną matową. Będzie ona wymieniana, mam nadzieję, że w jak najbliższej przyszłości na jakąś znakomitą wyborną. Nie mówię o wybornym rubinie. Rubin bardziej będę szukać znakomity, jakiś średni wartość dev, ponieważ ma ta postać być również pod Joharę, ale o tym w sumie w innym filmie. No i tak, alchemia załatwiona, biolog załatwiony, statystyki załatwione, no ale trzeba ogarnąć ekwipunek. Wtedy, kiedy zabrałem się za tego szamana, to był event Halloween. Wtedy ekwipunek z wartością ataku w 6-7 był bardzo drogi. Jeżeli w ogóle jakiś item pokazał się na rynku, no to był naprawdę w kosmicznej cenie. Na przykład wtedy za bransoletkę 50 wartości z US, byle jakie tam bony, nawet do miksu, trzeba było zapłacić 250 wonów. Do większości itemów ludzie dodawali te 250 wonów, to znaczy dodawali. Wyglądało to mniej więcej tak, że jeżeli item miał jakieś 50 wartości, no to automatycznie był wystawiony za 250 won, bądź 200, no zależało też od itemku. Na przykład taka tytanka 50 wartości z syfnymi bonami 1.5 dała za 250, czasem pokazywała się taka za 300, więc no ceny były naprawdę ogromne. Stały szmaragdowe kolczyki, na przykład 50 wartości za 250 wonów, chociaż wtedy był też ta wartość wona była trochę inna. No wiadomo, to ma jednak wpływ na rynek, więc no nic z tym się nie zrobi. Aktualnie takie szmaragdy stoją za 200 wonów i nie chcą zejść. Wtedy chciałem właśnie kupić te szmaragdy, jednakże popisałem z kilkoma osobami, no i mówiły, że oferowały tej osobie 200 wonów za te kolczyki. Jednakże te oferty były cały czas odrzucane.
Jakoś pod koniec eventu Halloween Shaden postanowił, że skończy grę. Postanowiłem, że kupię od niego ekwipunek na wartość. Chodzi tutaj o szmaragdowe kolczyki dziewiątki, 50 wartości i tam chyba jakieś HP było. Zaoferowałem mu za nie 200 wonów, no i za tyle też kupiłem. Miał też buty ogniste, dziewiątki, 2 HP, 10 kryta, 8 szybkości ataku, 3 bodajże omdlenia. Tam było 40 wartości. Jako że o buty naprawdę jest ciężko, rzadko stoją na sklepach takie buty z wartością. Miałem naprawdę straszny problem z wyceną tych butów. Zaoferowałem za nie 250 won. Chciałem z początku 200, tak samo jak za szmaragdy. Jednakże postanowiłem, że zaoferuję trochę więcej, jako że Shaden kończył grę. No wiadomo, każdy chce wyciągnąć jak najwięcej, jeżeli kończy się grę. Tak więc postanowiłem, że zapłacę po prostu trochę więcej, żeby miał trochę więcej z tej gry. No i tak, buty i kolczyki były już kupione. Pozostał hełm, którego bym nie kupił raczej. Zbroja. No zbroje się pokazywały jakieś tam 30, 40, 50 wartości, ale jednak były ważniejsze itemy. Były też naszyjniki na przykład. Były tytanki, bransy. Tego akurat mi brakowało. Szczęśliwie w hełm udało się wbić za pierwszym razem z dodaniem 6 bonu na 20% udało się dodać 40 wartości do kasku na DMG. Później ulepszyłem go na 9 oraz wkręciłem w niego 15 na ogień. Jako że dałem sobie spokój z hydrami, w tamtych czasach hydry chodziły po około 40 kk od szkaty. Jednakże te ceny były stopniowo zaniżane. Aktualnie te szkaty chodzą od 20 do 28 kk. Myślę, że jednak bardziej opłacalna, jeżeli chodzi o mnie, według mnie jest melejka, tak więc za nią się zabrałem. Jeżeli chodzi o peta, peta przełożyłem z Hellera, jako że nadal był plan, aby bić tym Heller, aby bić tym smokiem z buta, tak więc no musiał być Razador, Berek, Potwory, Szycie, no i takiego też przełożyłem, jako że Heller był pod marmur, tak więc przerzuciłem tam melejkę z ninja, no i jest ona tam do tej pory. Jeżeli chodzi o ekwipunek, co się tam jeszcze zmieniło? Naszyjnika nie kupiłem w końcu na wartość. Planowałem kupić, jeżeli chodzi o hydrę, planowałem kupić jakiś z bossami, jeżeli chodzi o atak na bossy. Jednakże aktualnie będę rozglądać się za jakimś naszyjnikiem 8 bądź 7 na metki. No ale to jeszcze zobaczymy. Teraz będzie też ten update z Yoharą, tak więc zobaczymy, jak te ceny się zachowają, bo może być zmieniona nie tylko Yohara, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tarcze aktualnie nie pojawiają się na rynku. Było kilka tytanek 50 wartości, bodajże 3 czy 4 tytanki. Jednakże one dosyć szybko zniknęły, no i od tamtej pory takie tarcze się nie pojawiły. Jeżeli chodzi o zbroję, wykręciłem zbroję 50 wartości w 1.5. Próbowałem ją tam coś mieszać, jednakże bez skutku. Wcześniej przed zakupem tych kolczyków oraz butów próbowałem mieszać takie no, swoje buty oraz swoje kolczyki samemu. Jednakże nie weszła mi ani razu wartość ataku. Nawet tam 5 wartości czy jakaś tam, nie wiem, 20, coś w tym stylu, no to ani razu nie weszło. Ani razu wartość ataku się nie pojawiła w tych itemkach, więc dlatego też postanowiłem, że kupię te itemki gotowe. Jeżeli chodzi o bransę, bransy są naprawdę ciężko dostępne. Aktualnie chyba stoi jedna bransa, 50 wartości na rynku, chyba za 150 wonów. Ale jednak aktualnie no, planuję skupić się na kręceniu metków do dzwonka, do dwóch dzwonków w sumie i planuję kupić naszyjnik na metki. No i tak, pokażę wam w sumie, jak wygląda bicie melej na dwóch szamanów. Tak w skrócie pokażę wam, jak wyglądają hity. No nie jest to coś niesamowitego, no wiadomo, bije te melejki bez odpałów, jeżeli chodzi o na przykład medale bohatera, bo aktualnie mam te medale. No to bez medali bije do 36 minut taką melej. Jednakże staram się mieć jakieś odpały typu nakładki, jakieś kostiumy, jakieś tam pety Sisa, więc jakoś to idzie. Myślę, że metki w naszyjniku oraz w dzwonkach dadzą naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i zobaczymy, porównamy po prostu hity w
kolumny przed i po dodaniu tych bonów. Jednakże teraz będę czekać pewnie na jakieś aukcje, aby nakupić tych zmianek do 6-7. Też muszę trochę pozarabiać na melejce. No i wtedy się zabiorę za to. Naszyjnik chyba będę kupować gotowy. To jest koszt jakoś, nie wiem, 100 wonów za 7 metki. Więc no, myślę, że to dosyć szybko się uzbiera. No i tak, przejdźmy może do melejki. To będzie już koniec tego filmu. Więc zaraz się widzimy. Ok, znajdujemy się na melejce. Jesteśmy już po bossach. Bossy zbite, smoki trzymane są przez WPK. Tak to mniej więcej wygląda. Nie będę wam pokazywać dzisiaj całego, że tak powiem, bicia melejki. Pokażę wam tylko hity, jak to tutaj wygląda. Na tym szamanie wchodzi, to jest szaman smok, wchodzi do 10k w kolumnę. Biję tak mało, ponieważ nie mam nametki w dzwonku i nie mam naszyjniku. Ogólnie z tym naszyjnikiem dosyć śmieszna sprawa. Otóż miałem tutaj 5 nametki, ale w tamtym, właśnie w tym na talerze wymieszałem 6. No i myślę, a zamieszam, może wejdzie 7 albo 8. No to będzie fajnie, nie? No i kurczę, nie weszły później ani razu metki. No i tak, starałem się wydropić jakiś odpał typu pierścionek, lizak czy jakiś amulet. I kupiłem kilka skrzynek losu zielonych. Poleciała mi zmianka do 6-7 i władowałem ją właśnie w naszyjnik. Weszło 50 wartości, więc już mam naszyjnik z wartością. Jeżeli chodzi o szmaragdy, no to piję w tych z wartością, nic one praktycznie nie dają na poli, ale no, mam po prostu dwie pary dziewiątek. Jedne są na helerze, drugie są właśnie na smoku. Tutaj w hełmie innym biję. Tutaj biję w hełmie Naumy, ponieważ ten szaman, właśnie smok, ma problem z ustaniem nadal. Jako że on ma słabszy diament, wiadomo, on ma słabsze koło alchemii od Helera. Dlatego też Heler bije w tym na Berka, bo on nie potrzebuje aż tyle Naumy, a ten bije po prostu w tym Naumy. Ogólnie ten hełm kupiłem za 25 wonów. Jak teraz możecie zauważyć, nie pamiętam, czy mam z tego klip, czy nie, ale wbiłem go za pierwszym razem na 9, podręcznikiem go klepnąłem, no i była 9. Poprzedni hełm sprzedałem, tam miałem po prostu 15 ogień, 9 Naumy, więc no tutaj doszło 5 krwawienia i 5 szybkości ataku, więc naprawdę fajna sprawa. I tak sekło, no to jest tutaj jakaś zbroja do miksu, skończyły mi się zmianki po prostu i no coś takiego zostało. To też może być powodem tego, dlaczego ten szaman stoi gorzej, słabiej stoi od Helera. No i tak to wygląda, no tutaj bije do 10k, na Helerze bije do 12-12400. Jest to DMG do poprawienia, naprawdę można dużo, dużo poprawić i będziemy się zajmować tymi postaciami. O, jeszcze marmur mi zgasł. Ogólnie mogę mieć trochę zachrypnięty głos. Trochę nagrywałem poprzedni klip, bo nagrywam, zazwyczaj nagrywam na raz, ciągiem po prostu, bez żadnych cięć, bez niczego, więc no ostatnią kwestię, jakby kogoś interesowało, to 42 razy dokładnie nagrywałem i za 42 razem się udało w końcu, ale mniejsze o to. Jeżeli chodzi o zbijanie całej meleki, taki film wrzucę wam dopiero, dopiero wam wrzucę po tym, jak wymieszam nametki w dzwonkach oraz w obu naszyjnikach będę mieć nametki, więc no wtedy po taki film wrzucać to po prostu z takim słabym DMG to nie ma co. Teraz wam pokazuję po prostu, bo jest to, że tak to powiem, zwieńczenie tego, tych przygotowań kilkumiesięcznych tej postaci. On daje radę po prostu zbijać melej tymi dwoma szamanami i to się liczy. A to, że bije melejkę od 28 do 32 minut, no to już co innego. Chociaż nie jest tak źle i tak, patrząc na niektóre osoby bijące ninjami. Dobra. Dzięki wam za oglądanie.
No i widzimy się prawdopodobnie w filmie z Mintaki. Następny film właśnie będzie chyba z tego serwera. Jako że serwer się kończy, tak więc postanowiłem, że wrzucę wam tam jakieś podsumowanie. Opowiem wam, jak mi się grało, bo no po prostu musiałem przestać streamować ze względu na właśnie tą sesję, tam się zaczynała. Więc no też nie tylko przez to, ale o tym wam opowiem w sumie w filmie z Mintaki. Więc dzięki wam za oglądanie, no i do zobaczenia.